Witam wszystkich. Już na razie przynajmniej po raz ostatni. Witam Was w takim podsumowującym, zwieńczającym nasz cykl wywiadów w spotkaniu. I to ostatnie spotkanie będzie trochę inne. Tym razem w podróż po Krakowie wybrałem się sam. Troszkę, żeby uzupełnić, podsumować i skomentować te wywiady, które przez ostatnie parę tygodni udało nam się przeprowadzić. Nazywam się Bartosz Kosiński i jako osoba od lat zajmująca się ekonomią społeczną będę chciał na końcu uzupełnić trochę te wszystkie niesamowite historie, które już wcześniej zdarzyło nam się usłyszeć. I zacznę trochę nietypowo, bo chciałbym zacytować słynną polską poetkę, która akurat w tym wierszu mówi o poezji, ale za chwilę pokażę Wam, że ten wiersz był wbrew pozorom nie tylko o samej poezji. Mowa o Wisławie Szymborskiej, która w takim bardzo krótkim, ale niezwykle treściwym wierszu próbowała podsumować czy uzasadnić swoją działalność poetycką. Wiersz ten nosił tytuł Niektórzy lubią poezję. No i poetka zaczęła, że faktycznie niektórzy lubią poezję, ale nie wszyscy, nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów będzie, tych ludzi może z 2 na 1000. No i czym właściwie jest poezja? Nie jedna chwiejna odpowiedź na to pytanie by padła, a ja nie wiem i nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. I mi tutaj się przypomina wywiad, który był zrealizowany 2 tygodnie temu z Magdą Szczudło, której zadałem pytanie, czym właśnie jest ekonomia społeczna, czym w ogóle jest przedsiębiorstwo społeczne, czym jest ekonomia solidarna. I problem jest taki, że nawet osobom, które się tym całe życie zajmują, czy zajmują się większość swojego życia zawodowego, jest na to pytanie odpowiedzieć niezwykle trudno. My sami tak naprawdę do końca nie zawsze wiemy, jak te przedsiębiorstwa powinny działać. One nie są bardzo klarownie zdefiniowane. No i przez to zdarza się, że te projekty są naprawdę dużym wyzwaniem. Jeśli ktoś Wam powie, że będzie łatwo, jeśli się zdecydujecie, żeby takie przedsiębiorstwo otworzyć, żeby w ten sposób zrealizować swój pomysł, no to właśnie, jeśli ktoś Wam powie, że będzie łatwo, no to albo Was oszukuje, albo nie do końca jest zaznajomiony z tematem. Na pewno wielokrotnie znajdziecie się w sytuacji, w której chcielibyście z tego pomysłu zrezygnować, kiedy uznacie, że jest on ponad Wasze siły, kiedy zobaczycie, że nie wszystko od początku do końca działa tak, jak sobie to zaplanowaliście. Na pewno będzie wyzwaniem, na pewno będzie czymś innowacyjnym. No i niestety zawsze jest tak, że im bardziej innowacyjny jest pomysł, tym większe ryzyko, że napotkacie różnego rodzaju przeszkody i trudności. Macie szansę, korzystając z idei ekonomii społecznej, ze środków finansowych, które są z tą ideą związane, jesteście w stanie zbudować bardzo wartościowe pomysły. Klub bilardowy, food trucka, centrum edukacyjne, centrum programistyczne, bar, restaurację lub firmę cateringową, firmę, która zajmie się dystrybucją kawy hodowanej i pozyskiwanej w modelu tak zwanego fair trade'u. Swego czasu usłyszałem o takim bardzo ciekawej definicji owocnej współpracy. Definicji, która wychodzi z analogii matematycznej. Jest przedstawione takie równanie, gdzie 1 plus 1 równa się 3. 1 plus 1 równa się 3 w przypadku współpracy i budowania partnerstw, dlatego, że partnerstwo jest uznawane za skuteczne i efektywne wtedy, jeśli generuje tak zwaną wartość dodaną. Co to oznacza? Że dzięki współpracy jednej, dwóch organizacji z firmą, firmy z instytucją publiczną, dzięki ich wspólnej inicjatywie są one w stanie zbudować coś na tyle wartościowego, na tyle szerokiego,
że żaden z tych podmiotów pracując samodzielnie nie byłby w stanie tego zrealizować i te dwie firmy działając obok siebie też nie byłyby w stanie osiągnąć tak owocnych, tak dużych rezultatów. Praktyka pokazała, że najbardziej owocne, najbardziej efektywne partnerstwa to takie, gdzie tak zaplanowano współpracę między nimi, że każda ze stron czerpie z tego dla siebie jakąś wartość, jakąś korzyść. No i dzięki temu dalej jej zależy na tym, żeby to partnerstwo się rozwijało. Na przykład Kolping, ale nie tylko Kolping, także Spółdzielnia Równość bardzo wyraźnie to pokazały. To są podmioty, które osiągnęły swój sukces w dużej mierze dlatego, że udało im się pozyskać partnerów, z którymi mogli ten sukces współtworzyć, współrealizować. Czy były to lokalne plantacje kawy w Ameryce Południowej, czy też Uniwersytet Papieski w przypadku Spółdzielni Równość. Bardzo wyraźnie obie organizacje podkreślają to, że ich sukces był zbudowany dzięki owocnej, korzystnej dla obu stron współpracy. Nie ze wszystkimi osobami jesteśmy w stanie zrobić efektywny zespół. I tutaj nie chodzi nawet o to, że jakaś osoba się kompletnie nie nadaje do pracy, bo takich osób praktycznie jest bardzo niewiele, a być może w ogóle takich osób nie ma. Ale tworząc zespół, trzeba pamiętać o tym, że ten zespół powinien być ze sobą zgrany. On powinien się składać z ludzi, którzy cenią siebie nawzajem, którzy darzą się szacunkiem, którzy chcą z sobą pracować, którzy chcą iść do pracy i którzy dzięki tej wspólnej pracy są w stanie zbudować sukces przedsiębiorstwa, w którym działają. Wszystko, co robimy, każde działanie, każde przedsięwzięcie, każda idea, którą wcielimy w życie, zwłaszcza jeśli mówimy o idei tak zwanej społecznej, ma szansę wywrzeć duży wpływ nie tylko na nas, nie tylko na ekonomię, ale na życie, na funkcjonowanie pewnych konkretnych osób. 9 osób gościliśmy w tym naszym małym, mobilnym studiu. Każda z tych osób swoim działaniem i zaangażowaniem wpłynęła na życie pewnej grupy osób. Czasami to było tylko kilka osób przy tych mniejszych podmiotach, przy tych większych mówiliśmy o dziesiątkach, setkach osób. No i ekonomia społeczna też jest takim rodzajem działania, który poza tym, że ma generować zysk, to ma też uszczęśliwiać. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję za wasze zainteresowanie. No i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce.